No dobra. Live. Aha, tu jeszcze mieliśmy. A nie, teraz tam to nas tam wysłali. Ale ja tam nie idę, pieprza. Idę zbroję zdobyć. I problem jest taki, że nie mogę tego. Ja to chyba zabijałem, ale nie mam tego gówna. Chcesz zobaczyć, czy ja to na pewno zabijałem. Nie wiem. Wiewiórki w okolicy widziałeś? Teraz to one wszystkie do wyzimy poszły. Nie ludzie zatracone. Totalnie relini. Znalazłem miejsce, gdzie te kurwie syny człeka na tortury wzięły. Zakopali nieboraka po szyję w ziemi, żeby się ruszyć nie mógł. I łeb mu cały syropem klorowym wysmarowali. Anio podal mrowisko było. Mrówy czerwone, jak kciuk wielgachne. Domyślam się reszty. Łaskawy panie... Dobra, stary, pieprzyć cię. Powstrzymajcie go! Nie wiem. Nocny gameplay. I teraz... A, oni mieli iść. Dobra, idziemy tam. Oddamy quest, ale bossów nie znaleźliśmy i to jest dziwne, może nie ma jednak. No, żadnego łba nie ma. Bruksy tu łażą. Kurde, co tu się dzieje? Więcej mobów się naraz zabije niż Diablo. No i git. Co? O! Tam boss był wśród nich, wy to rozumiecie? Tam boss był. Ciekawe, czy w dwójce też takie bossy będą. Dwójka jest bardziej zręcznościowa. Znaczy, no po prostu zręcznościowa, ale... Czy to będzie trudne? Szczera opinia. Dwójka jest trudna. Nie. O, wielki ten wampir. To był boss. Jak z tą grą może mieć problem człowiek, który ma rozum? Dobra, robimy taktykę jak z tego. Czy mi się taką taktykę robiło? Bo to mi zniknie jak stąd pójdę. Questa nie wykonam. O Boże, gdzie był łowczy? U druidów czy u uchodźców? U druidów chyba. To obok.
O kurde. Nie pamiętam, czy u tych widzowie. Syzyf. No dosłownie Syzyf tutaj flatuje konkretny. Ta jaskinia jest dosłownie obok, także nie będzie źle. O nie. 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 Wypieprzajcie. Dupę, nie wiem, gdzie jest ta jaskinia. Ja pierdziel. Nie zniknie, nie? Tak od razu. Zniknęło. Jest. Czemu wy żyjecie? Ty, to mi zniknie, jak wejdę do jaskini. Może nie, może nie. Było w książce taka mechanika noszenia głowy. Tego w dupę nie mogę podnieść. Ja pierdziele, gdzie to jest? Gdzie to jest? Czekajcie, może tak? O, szaleje, no i te potwory. To się da podnieść, a to? Dobra, wrócimy tu po to. Nie, zgubię to. Zgubię to. Tu jest jaskinia, dobra. Cicho, cicho, cicho. Jest głowa, jest głowa. Nie, nie, nie zniknęła. Ale ona zniknie, jak wejdę w jaskini pewnie. No nie mogę. Tu jest skał. Przecież to nawet nie jest moja wina. No co ja mam zrobić? Jeszcze się okaże, że to nie tu. Wit.
Mogę się na coś... Chodzą... Wiesz co? Ludzie... Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Głowa nie zniknie, działa tak jak... Jezu! Nie wierzę. Andrzej przemyślał, bo w książce głowa nie znikała. No way. Tu i za szpury, pane. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy. Wiesz, zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Subasy na końcu gry to jest takie XD. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Słyszałem, że zabiłeś już 10 potworów i oddałeś ich trofea. Chciałem go właśnie o to zagadać, czy mi to powiem. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy, ale... Ale? Tak się składa, że jestem w posiadaniu 2 wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden, bo naprawdę dobrze przysłużyłeś... Czy gorszy miecz niż diabel? Jakie to miecze? Tak, drukarzy, no. Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. Stalowy weźmy, bo srebrny mamy od pani jeziora. To weźmy stalowy. Gorszy niż diabel miecz. Wezmę stalowy. Oto on. Nie będziesz narzekał. Na pewno. Bywaj. Runiczny Sihil. O! O ja pierdziele, czegoś takiego się nie spodziewałem. Jakie to jest OP! Boże! Sihil, no. Sihil. No to git. Teraz jesteśmy prawdziwym książkowym Geraltem. Jeszcze tylko musi się trochę pobugować jakiś boss. Tak jak u Andrzeja na kartach powieści. I wszystko będzie cacy. Ignoruje pancerz przeciwnika. Ciekawe, czy przecież jak ignoruje, to może to ignoruje też na mobach i to działa teraz tak, że wszystko bije tak samo. Ma to sens? Bruksy, najemnic. A to jest to, tutaj ten par. Dobra, idziemy zrobić wszystko naraz. Nie działają staty na mieczu. Jak mogą w dupę nie działać? Spójrz na to. Spójrz na te miecze, widzisz to? Test stalowego na potworach. Po jeden go bije i tak umarł na 3 hity. Moby w ogóle HP mają? Dobra, luj z tym. No srebrny nadal na potwory, nie wiem jak to działa. To jest chyba po prostu odporność na miecz stalowy, a nie jakiś rodzaj armora. W statystykach by to tak było zapisane jakoś. Wiesz, jak masz staty w gotiku na uderzenia, na cięcia. Na coś tam, na coś tam. To pewnie jest tak, że są po prostu wgrane na stalowy. Tupa jest. Tyle. Łowcy masz najlepszy srebrny w gierce. No i stalowy też najlepszy. Ja srebrny już mam OP, więc pieprzę to. Wziąłem to i git. Mam miecz od pani jeziora i Sihil. Jestem zadowolony.
Teraz stąd idziemy. Myślisz, że Momon mógłby być Wiedźminem ze szkoły Stonogi? Czemu? Czemu Stonogi? A nie szkoły... Sinnej? Kurde, co jest? Dentysta, nie mogę go spotkać, nie wiem gdzie on jest. Szukałem go już wcześniej. Kuźnia, ale ja najpierw pójdę do tego. Słuchaj. Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak, chodzi o wampirzycę, prawda? Tak, oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Jak to, Lukaszu, tego kota pozbyć Susi? Mamy 9K. Co? O. A my level biliśmy jakoś niedawno, bo nie pamiętam. Słucham? Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? 3. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z Salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie 3 sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Co? Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Nawet co się w dupę już dzieje. Quest. Jak nieznana, powiedział co to. Pieprze to w dupę. W tym 5 akcie te questy to takie XPP. Nie? Aha, i tu nie znikają te w ogóle, widzę, że się zbugowały. Wcześniej znikały jak oddawałem. Teraz nie znikają. Nie ma handlarzy w tym akcie, nie ma w dupę jedna karta. Nie, 2 były? Nie, 1. Kiedy to się skończy? Gdzie ty tak biegniesz? A, to ja tu. Deficyt kart, no. Geralt! Dałeś nawet 2. Jak 2? A, tam to wykonałem. 2 porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin poradził sobie z zadaniem? Masz jakieś fajne reakcje na dysku jak ten Teletury 97, albo najlepiej reakcje na jakiś 2-godzinny materiał typu poważnego? Znaczy nie wiem co na streamie oglądałeś, no ostatnio tą telewizję z kartonu oglądaliśmy. 2 filmy, fajne bardzo. Wstawię za 10 lat pewnie, no to tak, to będzie. A tak to staram się nadrabiać tą awanturę, bo już takie tam są w plecy, że staram się wstawać tyle, ile się da, żeby się nie zgubiło więcej odcinków, nie? No tam się już tragedia była i tak. Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. Czy oglądałem sraki od Netflixa? 1 odcinek. Ale takie gówno, czy tam może 2, nie pamiętam, ledwo co. Ale ciężka sraka to była, nie? Geralt! Obejrzałeś wszystko? Tak, Defrot, no ale ty jesteś trochę inny. Niestety. Ale za to cię doceniamy, tak? 2 levele wbiliśmy od kiedy od ogniska do ogniska przyszedłem. Człowieku. A to mamy.
A, to już jest. Co? Tylko ja nie mam co dodawać już. Niemożliwe to jest. Ciężka służba. Lepiej zachować się. Obejrzałem pierwszy sezon drugiego pół, dając sobie spokój, bo nie można wytrzymać takiego stężenia gówna w powietrzu, chyba że jesteś zawodowym szambiarzem. Może tak być. No podobno ten trzeci to już jest w ogóle upadek. A chyba jeszcze ma coś być, tak? Czy tam ileś nawet, nie jeden. Nawet nie wiem ile tego jeszcze ma być, ale nieźle ich tam popieprzyło. Dobra. Co my jeszcze ma? O kurde, ale mało zadań. Zbroja, zbroja. Powaga. No głównym jest ten, głównym jest strasznym ten serial. Szkoda, no ale widzicie, to jest RNG, nie? Fart, że za grę się wzięli dobrzy ludzie. A nie wyszło tak jak z tym ścierbem. Przecież masa gier na podstawie filmów i książek jest głównym. Naprawdę mniejszość to jest dobra. Więc RNG oddało, jeżeli chodzi o Wiedźmina bardzo, nie? Czym nie wiem, ile zostało. Kuj. Oto wszystkie składniki, o które prosiłeś. Doskonale. Daj mi teraz trochę czasu. Muszę podłączyć recyrkulator. Kiedy mogę się zgłosić po odbiór? Będę pracował przez noc. Przyjdź rano. Nie, przyjdę zara. Może nawet ci z chaty nie wyjdę. Zróbmy test. Chłop spał całą noc. Recyrkulator trzeba wyregulować. Jednak trzeba wyjść z domu. Ciężko będzie, żeby spieprzyli remaster. Właśnie wiecie, przypomniał o GTA, że strasznie spieprzyli. Ja też się wydawało, że co tu spieprzyć. Więc no nie wiem. Zobaczymy. Czym mogę służyć? Czy zbroja jest już gotowa? Tak. Jezus Maria, mamy zbroję kruka! Dziękuję. To ja dziękuję. Nowy wygląd całkowicie. Nie jak z poprzednią zbroją. Zachowało życie. Dzięki. Bywaj. Ale zbroja. Ja pierdziele. I to mi się podoba w dupę. Co robisz? No to git. Dobra. Stare dworzyszcze. Aha, tam. Dobra, chcę tam iść. Do tego dentysty. Może się uda questa zrobić. Ale ja nie wiem, czy mam wszystkie zęby przy sobie, bo ja chowałem do magazynu, a nie mogę do magazynu zajrzeć. Tędy muszę? Tu? Tak, Rukaszu, no ale jakby początek był giga OP, to już i tak byłoby dużo. Ciekawe, jaki będzie ten serial o Harrym Potterze. Wynoszę się stąd. Czy będzie ścierwił, czy w miarę odda? Tędy nie przyjdziemy, nie? Tu? Nie wiem, czy tu się da w ogóle, ale zobaczmy. Nie da się. Przez chatę? Nie. Pierwszy.
tędy? Co się stało? Ja tam mogę iść teraz? Tu jest barykada, tu próbowałem chyba. Też się nie dało. Dobranoc widzę, trzymaj się, do jutra na Wiedźminie 2. Tędy. O! Giełwna chyba. Nie. Albo cmentarz mi pokazuje, a nie to co trzeba. To jest większy błąd Polaczku, że myślę, że HBO to jakiś zbawca. Ostatni ich serial pokazał, że też robią gówno. Ostatnie seriale. Ale mają więcej dobrych. Przecież nie, no co ja gadam w sumie. Netflix też ma bardzo dużo dobrych. Tu masz rację widzą, ale... Kto wie no. Kto wie, można się gdybać i luj. Ty, udało się? Nie. Nawet... Nie widzę wejścia w dupę. Ja tam nie mogę wejść z tej strony. Chyba, że to jest później. Czekaj. Ja pierdzielę, ty. To się dało, tamtego nie. Totalne XPP moment. Boże, czy ty to widzisz, twórców tej gry? Tu się nie da, ale tu kładkę wpieprzyli w tekstury, żeby się dało. No. Przyklejenie do podłogi w tej grze, no dosłownie przygodówka. Dobrze widzowie pisali, że to przygodóweczka, ale bardzo dobra, więc ja się nie obrażam. I tak. Coś tam się można pośmiać, ale gra jest OP. I ty tu sam jesteś? No to jest... Wiedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Nie oglądałem tego drugiego. Zachin Szmart. Pierwszy fajny. Tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Był Łukaszów Netflix. Między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Nie, to zbroja kruka. Bo ja wiem, takie jak każde inne. Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza Zdenka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Co ty pieprzysz? Wspaniały! Tak myślałem, czy to zadziała. Okaz do mojej kolekcji. A jednak. Zapłacę za niego 250 orenów. No. A, dostał. W czym? Znalazłem cię... Zjadarka. Uzębienia jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio baby ząb takiej z matmy. Złoty? Wystaw sobie, pytała, skąd złoto. A bo ja wiem... Komu to kuzyn Iwan je zaiwanił? W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z truposza. 125 orenów. To moja cena. Mam nadzieję, że masz już w miarę kompletną kolekcję. Tak. Tak. Głównie dzięki tobie, Wiedźminie. Pozwól, że odwdzięczę ci się za... Wykonaliśmy to. No oto gwalt. Nie. Krasnoludzki. Nie. Sichil. Na potworu się nie przyda, nie. Ale ludzi glancko ciacha. W dupę nie.
Za zęby jest taka sama broń jak za legendarne potwory czy tam bossy. To jest totalne XD. Wiem, że balans tej grze nie istnieje i ludzie bez rąk dosłownie daliby radę to przejść myślami, a nawet gorzej, bo ludzie bez mózgu, ale w dupę, żeby dać... Nie no... Pobiję zaraz Andrzeja. Dawaj adres Andrzeja ktoś. Wiem, że on za to nie odpowiada, ale naprawdę go złamę. Zgniotę go w GTA oczywiście. Mogłeś się domyślić. Nie, zaraz mnie popieprzy. Daję chłopu zęby od dupy pierwszego aktu, ale nie, od drugiego albo trzeciego. Nie, nie pamiętam, od drugiego chyba. I w jamie ciebie jednak zgniotę, a nie Andrzeja. Dobra, to mamy jednego questa, tak? No to idziemy. Tędy nie przejdziemy. Klasik. A tędy? Co ja tym odblokowałem? Czemu się tego nie da? Nie mów, że od drugiej strony. Proszę cię, nie mów, że to się robi z... Jak to się robi z drugiej, to rozpi. Nie, to nie kończymy. No nie, no nie. Dobra, masz fart. Nie robisz. Teraz widzę, że zwyciężymy. Dobra. Idźmy do tego full test. Andrzej młodzi, no wiem, że on złodzi. A teraz milionerem. Już dawne, to może uciekł. Dobra, chyba nie ma nic więcej, nie? No, patrząc tutaj, no to nie ma. Ja pierdolę, czemu ja jestem twarzą odwrócony do wyjścia? Nawet go nie widać. Po pierwszym nie. Będzie Wiedźmin 2. Będziesz Wiedźmin 2 przychodził na klawy czy padzie? Nie wiem, jak się da na padzie, to chyba na padzie, nie? A na czym lepiej? Kto z was grał w Wieśka 2? Padzie, klawiatura na garbie? Na klawiaturze spoko. Na macie do tańczenia. Joystick na Joyu. Nie wiem, zobaczę no. Na Joyu może też. Jak będzie wykrywać pada od PS5. No pewnie patch nie wyszedł. Wy gówno jady. Słuchaj, my dostajemy ekstra za plus jeden. Zobaczymy. Pewnie mod jest jakiś na ten. Tak jak w Assassinie był. Oho! Czyli to on! Ją zmienił. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów.
Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Nie, no jak nie on. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Triss Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Merigold. Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do ciebie mnie, porypało. Do Roderika Devetta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Devet? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracuję z Salamandrą. Tymczasowo. Zarżnę cię. Myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś żałosny. Dałem ci możliwość posmakowania władzy, ale wolisz być hyclem, więc zdechniesz jak hycel. Przekonajmy się. Masz ludzi do pomocy? Takiemu petowi by się przydała pomoc. Dobra. Najpierw popalę ci ludzi. I on tanki nawet. Na łatwym gra. Nie no, widzę, nie mów, że miałeś problemy w tej grze. Bo wątpię, że nie jesteś małpoludem. W sensie tym. Przepraszam cię. Ostatni raz kiedykolwiek powiedziałem na głos wyzwisko na hejtera i widza i na tego. Nie mogę. Książka pisuje wyniki badań nad zbutowanymi. O! Czekaj, czekaj. Mutant. Nie no, jak się miało 11 lat, widzu, to zwalniam cię z bycia małpoludem, bo wtedy każdy mógł mieć problemy nawet z najprostszą grą. Zwalniam cię z bycia małpoludem, widzu, nie przejmuj się. Ale do reszty. Co to jest? Ty, to są ci wodni? Tak. W ogóle sens autoatakować jeszcze, skoro ja je tak chore obrażenia z igni? Oj, co jest? Co jest? Ty właśnie, ja biegam bez żadnych ulepszeń na broniach? Aż sprawdzę, ja biję tyle obrażeń. Ale ten opis oszukał, że tu trzeba eliksiry, wcierki jakieś. Nie no, w dupę. Ja zapominam, że mam te ulepszenia. Ale rzucę na obydwa miecz. Gotika nowego zagram, tak. A która jest? Trzecia, ale oj. Może się zdąży wytępić, co tu żyje. Czy ja mogę jakoś tu dostać do tego Foltesta? Czaj, tu chłop jest. To twój koniec. O
Jezus Maria. Nie no. Totalne XPP. Nie, XPP. Ta twój koniec. Ciemno tu trochę. Musimy pochodnią grać, widzowie, po prostu, ale ignieć za mocę też bez znaków. Ty, teraz pytanie, czy ja nie się tam nim jeszcze? Nic nie widzę w dupę. Tu jest niewidzialna ściana? Co, tu się idzie? Wygląda jakby się szło, ale nie mogę pójść. Nie na teraz, ja mam dosłownie jednego questa już. Nie mam innych. Ja mam dwa questy. Chyba nie tutaj. Ale to może jest na kiedy indziej, bo to wygląda, że tam się idzie. Nie? Tutaj chyba muszę. Aha, i potem pewnie tu będę szedł. Ja pierdzielę w dupę, nie, to teraz... To już jest totalne... Czekaj, tu mnie... Co jest w dupę? Dobra, boss. Witaj ponownie, Geralt. Witaj. Poznałeś już Rylę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! O, swoistą przemianę. Dar jest życia. Jest wiedźminką. Kpisz sobie. Ryla nie żyje. Ten bezwolny worek krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Ryla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Ryla, kochanie... Chyba nie pozwolisz obrażać Nekrofil. Swojego pana. Geralt! Dobra, wielki boss! O, mamy 3 sloty. Gdzie jest kółeczka? Skończyła nam się chyba. Ty, jaskółkę nam wypieprzyło z EQ, bo była na drugim slocie, a zbroja się zmieniła i nie miała miejsca w EQ, więc skasowało ją chyba, albo wypadła gdzieś na ziemię, nawet nie zauważyłem. Ja pierdziele. Dobra, no jeden boss padł.
jeżeli to był boss. Ty, ogar jest jako potwór? Dobra, potwór, nie potwór. Przysadka mózgowa. Mutagen. Nie wiem, po co ja to zbieram, skoro to jest tupe koniec gry, aleluj. Ognisko było. Wiesz, idziemy zabić bossa, tak? Ostatecznego. Ale kto mi zabroni przespać się tu 20 godzin? Powiedz. Kto? Nikt. Może go na głód weźmiemy, zagłodzimy go. Tego czarnoskórego. No bo taki, tak wygląda jakby co to opisałem, tylko wygląd bossa. No tak wygląda, no. No jak to? Ja poszedłem spać, bo to niby te buffy, ale nie wiem, czy one coś do walki dają. Na unik coś tam było. Dobra, jeszcze jeden eksperyment zróbmy do walki. Jezus. Srebrny miecz w takim razie jest za łatwo. A, to są potwory. Czy nam ktoś pomaga? O! Witaj, biały wilku. Iwin, dobrze cię widzieć, przyjaciel. Mulino. Przybyłem tak szybko, jak mogłem. W samą porę. Wilku? Jak wygląda sytuacja na froncie? Nie uwierzysz, ale zadziwiająco dobrze. Zakon poniósł duże straty. Obecnie się przegrupowują. Ponadto dotarł do mnie królewski posłaniec. Będziemy rokować. O! Podejrzewam, że chcą mnie usunąć albo kupić. Sojusz! Wysłuchasz ich? Problem w tym, że nie mam wyboru. Jeśli istnieje choć cień szansy na wynegocjowanie praw dla nieludzi, muszę zaryzykować. Chociaż nie wiem, co mogłoby skłonić Foltesta do takiego ruchu. Wprawdzie odnieśliśmy sukcesy... Chciał pokój, więc raczej się zgodzi. Jeszcze daleko. Idź negocjować, Eivin. Ze strony króla nic ci nie grozi. Skąd wiesz? Zadbałem o to. No i Sigma. Nice. Mam teraz widzowie dziwnego questa. Pójść z Foltestem grać w kości. O temeria. Czy to normalne? Gdzie mam iść? Ja tu biegłem. Chyba tu. Wilku? Muszę się dostać do siedziby Salamandry w starym dworzyszczu. Nie dostaniesz się tam przez główną bramę. Jest zamknięta. Jednakże znam inne przejście. Nie, teraz idziemy tam. Tak, to skalna studnia. Można się przez nią przecisnąć na dolne poziomy starego dworzyszcza. Zaprowadzę cię. Świetnie. Czy my i... Nie mów. Proszę cię. Zamilcz. Nie no, powiem ci jak na to, że to jest late game'owa lokacja, a my zabijemy wszystko na dwa hity. No wszystkich naraz na dwa hity w sumie, no bo jak pieprzy się Igni. Dobranoc. Gram, gram, jeszcze nawet drugiej nie ma przecież. Ty jednak nie tam, dobra.
Git. Już możesz przestać milczeć. O. Ale dużo tych potworów narobili. Te znoki są zbyt topa. A co z wami? Poczekamy na ciebie tutaj. Na pewno pojawi się więcej mutantów. Będziemy bronić twoich pleców. Ale... Nie ma czasu do stracenia. Musisz powstrzymać swoich wrogów. Szybko, nadchodzą kolejni. Powodzenia i dziękuję. Powodzenia. Dobra, zapiszmy. Olbrzymi mutant, dobra. To już musi być moc. Eksperyment. Tego ja się spodziewałem. Czy spadnie od Arda? Chłopiak wywija. Geralt jest za mocny Wiedźminem. Pijemy kocinę. Tu jeszcze się dało. Ty, czekaj, tu są jakieś drzwi. Co to w dupę jest? Coś jest? Gdzie my w dupę jesteśmy? Wiesz co, ja bym mógł wypić, skoro i tak noszę te poty całą grę. Narobiłem ich chyba w drugim akcie i żadnego nie używam. Puszczy kasę wypić. Po co ja tu? Tu nic nie ma już chyba, nie? Tu nie ma sensu już zwiedzać. Czy jest? Speedrun tej gry? Nie wiem. Taką grę speedrunować. Cześć, my musimy tu iść do laboratorium.
Tu się nie da, może tam się da. Jak nie, to z katakumb wyjdziemy. Ty, jeszcze coś żyje. Dobrze. No to. Chyba, że zamknięte. O! Filmik. Walka z bossem, no way, będzie walka z bossem. Co to w dupę jest za krab wielki? Wiesz, że Rayla miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie. To jest Kościej! Zabójca doskonały. Nie no, przesada. Tak dziwnie, inaczej sobie go wyobrażałem. Nie mogę go bić, za dużo ma ceceków. Magią mu mało bijemy. No on nam nic nie zadaje, co najwyżej przedłuża walkę tym, że nas secekuje. Kościej to wielki krab. No to takie, wiesz... Ty, jakąś trutę nam wbił. Jednak coś bije, ale to dobrze, bo my mamy buffa na low HP. Coś tu jest? Nie biorę żadnego leczenia. Chcę zobaczyć, czy z tymi buffami będziemy dużo mocniejsi. Chyba tam, ale zerknę, co tu jest. Ognisko. Która? Trzecia. Luj. 24 kasnu chyba. Kolejna. A nie, bo mi zejdzie boost z miecza. Luj, to nie. Czas i tak prawie nie leci. Przegląd szotów z Wiedźmina? Nie no, szoty to dopiero jak wszystkie będą, nie? Czyli w tym, na koniec sierpnia. A jutro Wiedźminek dwójka. Na low HP mamy tak dużo boostów. I w nocy. Ciekawe jak to, ale nie wiem, bo tam odpowiednią ilość HP trzeba. Tamten padł na jeden hit grupowy. Jeden. No, 3/4 HP zamiast połowy mu teraz pada, ale... No. Ale no. A, to jeszcze nie boss. A nie, boss. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego Kościeja. Cóż, nie złego, trzeba będzie rozwiązać zrobił sprawę bardziej tradycyjnymi metodami.
Co? Nie mogę się doczekać. Na pięści jak z papieżem? Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Co? O kurde, husaria! Chłop prawie na 3 igni się złożył. Bez... Oho! Oho! Twoja kolej, Javed. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. No. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed. Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pikami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintala! Śniącego wzywa. Czyżby w końcu z nim walka? Amulet Berengara. Masz przy sobie amulet Berengara? Zaiste mam. Jakiś problem? Problem? Możesz mnie osłabić, ale i tak zginiesz. Pała mu się pali? Niepotrzebny pojedynek. Niepotrzebna śmierć. Nic dobrego z tego nie wynikło. Prawie nic. Co? Nie wiem, skąd Berengar wytrzasnął ten medalion. Może chciał się przeciwstawić Javedowi. Co, miał Patronusa w tym? Dobra, na low HP robimy go. Na start igni. Ty, on nas zabije, bo HP nie ma. Nic nie robi. O kurde, ile on ma ceceku. O, bo on ma tak chyba... To z HP mu się to... Nie! Nie! Rozerwajcie na strzępy. Najtrudniejszy boss w całej grze. A tak naprawdę nie. Bestia mnie zabiła więcej razy. Pierwszego aktu. Za mało HP jednak. On ma chyba jakieś fazy, że jak mu zbijesz ileś HP, to CC-ka dostajesz po prostu. Ale nie jestem pewny, czym on dokładnie mnie zabił. No nic, co. Niestety, trzeba się uleczyć. Zbugowałem cię. Pieprzysz mi to, mania. Zbugowałem. Jesteś nie tym. Co ty gadasz? A, zapomniałem jeszcze te dwa. A weźmy ich grupowym. A, bo tamty uciekł.
husaria poległa. Twoja No. Amulet. Ile nam zadał tym? Na nic się nie zdarzy. Wdepnąłeś w niezłe gówno. Ta, on ma tak, widzicie? Wtedy też tutaj to dostaliśmy, dlatego nas zabił. Trudno, ale teraz mi w ogóle HP nie zbił, zobaczcie. A wtedy mi zbił, bo ja miałem gdzieś tyle po wypiciu potki, nie? A wtedy mi zbił gdzieś od tej kreseczki na żółtym. To dziwne. O, spuśćcie edycję, fajne. Bracia więksi. Nad ludzi supermutantów. Wierzba. Bursztyn, zamieć. Tutaj się pójdę. A głowę mu ucięliśmy. Fajnie. Zaraz kastuję to lustro. A gdzie są ciała tych dwóch orków? Co się na nas rzucili, to nie tu? Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w zimie zmutowanych braci zakonnych. O, przyślij mi też więcej nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt. O, ty śmieciu. Wkrótce. Nieźle. I ci, co pisali, dołącz do zakonu. Szczerze? Nie żal mi was. Byście dla niego robili. Żyję i cieszę się, że tobie też się udało. Osiągnąłeś swój cel? Owszem, choć nie do końca tak, jak sobie to wyobrażałem. Wilku? Zabiłem przywódcę salamandry. Nie wyglądasz na usatysfakcjonowanego. Niestety. Nie wiem. Okazało się, że za salamandrą stoi zakon płonącej róży. Nie dziwi mnie to specjalnie. Król musi się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Racja. Mam łódź na przystani. Pójdę ją przygotować. Dołącz do mnie, gdy będziesz gotowy. Tak zrobię. Miał być ten epilog po tym. Tak zrobię. No ja nic już nie mam tu do roboty, więc idę z nimi, luj. Uć. Takie. No ja to bym... Czekajcie. Ja mam iść za nim. Ty, idziemy teraz tam, co próbowałem się dostać? Nie no, kurde, dobry ten Wiedźmin, bardzo dobry. Bardzo mi się ta gra podobała, widzowie. Cieszę się, że w końcu się zdecydowaliśmy wspólnymi siłami zagrać. Bo naprawdę piękna gra. Kurde. Wiesiu jednak wie, o co chodzi.
A w sumie początek dopiero serii, masz rację, no już dwójka, trójka. Dużo jeszcze gry, bardzo dużo jeszcze gry przed nami. Tylko przerwanie będzie na chwilę Wukongiem. No dobry jest. Reszta mapki. Cześć. Jak mam spotkać Foltesta? Gdzie jest ten Foltest? Bo to mi pokazuje, widzicie, tam na dole. To czemu mi to pokazuje? Bóg jest? Bo nie chcę nic skipnąć, to jest Bóg? Spoko, Rukaszu. A Bóg, dobra. To git, to idę za nimi dalej. Nie chcę nic spieprzyć na końcu. Chcę się skipnąć. Taką łódką? Dlatego wspieram krasnoludów. Mało miejsca zajmują. Wilku? Łódź gotowa? Tak. Płyniemy? Płyńmy. Płyńmy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!